Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich stałych, nowych widzów na najnowszą produkcję z moim wydziałem z wędkarskiego wypadu na rybki. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, godzina 7:19, czwartek, 12 marca 2020, więc zaczynamy oto na starej miejscówce w Morawicy, Czarna Nida, woda PZW, nie inaczej, naszą wędkarską zabawę. Na początku rozłożyłem się wstępnie, plecionka, nito, żyłka, taką pletkę nawinęłem z Barclaya 0,12 mm jak na zdjęciu. Posłuży mi do spinningowania za okoniem oraz do przepuszczania zestawów na spławik. Bolonka 5 metrów, katana 3000, kołowrotek i będziemy przepuszczać. Na drugiej Shimano Bassmaster CX Medium M Feder 12, długość do tego niesymetryczna pętla, na zestawie przypon cienki, hak, druciak, kowrotek Shimano 2500, Bite Runner. No i tak się prezentuje drugi mój zestaw. Jedną będziemy rzucać z gruntu, jak sobie stoi Janusz Widelec, a drugą będziemy przepuszczać za białą rybą. Jeszcze wziąłem trzeci model, który później rozłożę, bo tam jest obciążenie 2,5 grama. I tu mam drugą przygotowaną wędkę dive. Zobaczcie, kowrotek tak samo, dive'a, wędka dive'a, Power Mesh Specialist Float 15, 4,5 metra i spławik większy, 2,5 grama cięższy oraz śruciny, łańcuszek ze śrucin. I to będzie mój drugi zestaw awaryjny. Zobaczymy, jak to się ułoży, więc będę operował dwoma wędkami, bo dwoma wędkami na PZW wolno łowić, ale jedną mam w zapasie, więc drodzy Państwo, pomalutku teraz się rozłożę. Najpierw rozrobimy sobie jakąś... Już jest wesoło, zobaczcie. Jakąś zanętę. Mamy wstępnie przez sito przetartą glinkę. Zobaczcie. Glinkę, którą dodamy do nęty. Ale najpierw ją przesypiemy. Odłożymy glinkę i rozłożymy, raczej rozrobimy zanętę. Weźmiemy oto tą. Całe 2 kilo. Będziemy wędkować większość dnia. I weźmiemy, dodamy tej. Połowę myślę, że wystarczy. I dodamy 2,5 kilo nęty, którą sypałem. I oto tą glinkę, którą przetarłem.
Tak, ciemno mamy zanęce. Pod koniec dodamy trochę zapachu, ale to już na sam koniec, tak żeby była zanęta bardziej intensywnie pachniała, ale to na samym końcu, jak już nam dojdzie nęta. Dodam też pieczywa fluo oraz robactwa. Mamy do wędkowania dzisiaj pinkę. Drugą pinkę w kurkumie z połańca. Haczykową. Raczej w zapachu wanyżu. Czerwone robaki. Kilka sztuk, które jeszcze nam zostały, i ochotkę z połańca, która mi została. Wziąłem ją w chusteczkę higieniczną, namoczyłem. Zobaczcie, przykryłem i efekt kilku dni. Ochotkę wykorzystamy dzisiaj do wędkowania, a to na spławi, a to z gruntu. Tak to się prezentuje. Jedziemy dalej. Teraz otworzymy jakiś browar i wymieszamy naszą nętę w zupie chmielowej. Damy im żuberka, nieważne jakie piwo, akurat takie pasowało mi, więc takie podaję do rozrobienia. Drodzy Państwo, mieszanki, zobaczcie, jak się pięknie wszystko pieni i będzie zanęta. Oczywiście, jak ryby dopiszą, ryby z chmielowej zanęty. Mało, więc jeszcze leszka. Zobaczcie, jak się pieni. Patrzcie się. Ach. Zobaczcie. Myślę, że wystarczy, a resztę zostawimy na domoczenie, jeżeli nam trochę podeschnie. Więc zatykamy browar, tak żeby nie przemoczyć zanęty. Niech nam to dochodzi, ogarniemy tu temat. Przesiejemy, połączymy z glinką i będzie hulało jak tralala. Dodamy na koniec robactwo i jakiś zapach. Dobrze, rozkładamy się dalej. Zanim to nam wszystko dojdzie, zarzucimy pierwszy zestaw, jak sobie stoi. Więc założymy pinkę. Jeden, dwa, trzy sztuki. Nabijemy koszyk tą zanętą, która dochodzi. Odłożyliśmy trochę w reklamówce nęty, tak żeby bezpośrednio bez ziemi dawać towar do koszyczka. Zobaczcie, zaczyna padać. Mam nadzieję, że nie będzie padało za bardzo, żeby nie uflogać się.
dzwonek po to, żeby nie zwracać uwagi na koszyk, bo będę pilnował spławika, przepuszczając zestawy. Ta glinka była niekupywana, tylko zdobyczna, więc śmieci trochę tam było. Nieczysta, kupiona, tylko zdobyczna, więc trzeba trochę tych śmieci powrzucać i myślę, że będzie ok. Zaraz ją dowilżymy, ale sucha jest jeszcze, trzeba ją domoczyć i jeszcze raz dla mnie przetrzeć. Ok, i mamy już towar drugi raz domoczone i przez ścianę. Prezentuje się to teraz tak. Zobaczcie, odbija i dla mnie jest taka nęta najlepsza. Ma to opaść, a później ma pomału się uwalniać, pracować, powoli rozpukiwać. Dobrze, ok, teraz dodamy robactwo, nie dużo, ale tego, zobaczcie, i damy zapach. Te robaki z zapachem z kolendry. I jeszcze dodamy trochę więcej kolendry. Teraz to rozmieszamy. Dodamy pieczywa fluo na sam koniec. Trochę tego laserkowatego strapera i tego drugiego. Wymieszamy. Ok, zrobimy kulę i zanęcimy miejscówkę. Dokleimy bardziej, tak żeby było bardziej ubite. Zrobimy z 5 kul. Robaki nam rozbiją kule żywe. 4 i ostatnią
piątą, reszta na donęcenie. Okej, mamy 5 kul. Teraz zanęcimy sobie miejscówkę. Okej. Dobrze, odczekamy trochę, zakładamy robactwo i przepuszczamy w dniu dzisiejszym pierwszy raz zestaw ze spławikiem. Puszczając spławik, wypuszczając, no i wędkujemy. Dobrze, odczepimy i przepuścimy pierwszy raz zestaw. Hablo zostawimy w razie jakiegoś bonusu. Jak to się mówi, Janusz Witelec. Dobrze. I zakładamy robactwo. Założymy 2 sztuki. Jednego białego i pinkę czerwoną. I zarzucamy zestaw. Pierwsze przepuszczenie. Nic, więc przepuszczamy drugi raz. Przepuszczam zestaw, drodzy Państwo, nawet pyknięcia. Tragedia. Mam nadzieję, że na zero dzisiejszy wypadnie będzie. Zobaczymy. Przytrzymuję, kombinuję, jak na razie i nic. Zanęcone, więc trzeba czekać. Przepuszczamy systematycznie. Raz za razem. Nawet z gruntu, zobaczcie. Nawet z gruntu nie ma wskazania. A już pół godziny wędka ponad stoi. To widzicie, jaki tu jest rybostan, jakie tu jest wędkowanie, a na połańcu, na rzece, tam kanał z ciepłą wodą, ryba siedzi, tu też jest, ale taka ospała, więc nie ma co porównywać połańca do tej rzeki. Więc przepuszczamy dalej, systematycznie, aż złowimy pierwszą rybę, ale czy złowimy, to się okaże, więc muszę się postarać, w razie co tak powiedziałem, nie będzie tu wskazania przez jakieś 2 godzinki, przejdziemy wyżej, tam wyżej za nęce, tam będzie lepszy. Lepiej będzie z gruntu łowić, dlatego że tu przepuszczam i tą wędkę zarzuciłem niżej, a tu niżej jest woda po kolana. Tak, żeby nam gruntówka nie przeszkadzała, a tu wyżej jak zarzucę, to wrzucę tam w tą wnękę i tam jest głębiej, tam jest gdzieś po szyję woda i jak sobie tam gruntówka będzie stała, ja sobie będę tam wypuszczał. Ale to zobaczymy, więc jeszcze tu z godzinę, z półtora poprzez... Puszczamy zestaw bez nęcenia. Tylko czekamy. Zaraz przynętę zmienię na ochotkę.
nawet teraz. Założymy ochotki i próbujemy różnych rozwiązań. Tak, trzeba wykorzystać ochotkę już. Bo tak mówiłem, spłańca kilka dni ma. Założymy dwie. Trzy. Cztery. Pięć sztuk. Zobaczcie, serwetkę zalałem i one powchodziły i w dobrej kondycji są już kilka dni po połańcu. Dobrze. Przypuszczamy na ochotkę. Dobrze, nic. Więc machaj, będą. Ryby będą. Jak z gruntu by były jakieś szarpnięcia, podciągnięcia, wskazania na pinkę, to znakiem tego, że ryba aktywna, ale sami widzicie, co się dzieje. Nic nie telepie, nic. Więc czuję, że tu chyba nie połowię, ale zobaczymy, oby się moje słowa nie sprawdziły. Zawsze to mamy jeszcze czerwone robaki, możemy iść na stykankę za okoniem, tak aby nie być na zero. Też biorę to pod uwagę, dlatego wziąłem czerwone robaki. Bo w tym roku przeważnie tylko połaniec za białą rybą. Odpuściłem swoją tą rzeczkę i może jeszcze za wcześnie za białą rybą. Jak sami widzicie, więc czerwonego założymy i pójdziemy z tym całym majdanem na stykankę i tam już dokończymy film. O, branie, jest, drodzy Państwo, pierwsza ryba. Chyba mały, umoczymy rączkę, klenik. Zobaczcie, i tak mówię, w końcu może, drodzy Państwo, wejdą. Klenik, malutki, pierwszy klenik z pyzowej wody na ochotkę. Ryba oczywiście niewymiarowa, więc odpinamy delikatnie i puśka, i płyń po kość dorosłego, powiesz, że pyza dzisiaj łowi i wypuszcza, a wy darmówkę macie w postaci jedzenia. A więc płyń, byku, dziękuję ci. Zobaczcie. I klenik odpłynął. I wiecie, jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wpyte, więc przepuszczamy dalej. Już nie jestem zerowy.
więc nie ma takiego parcia na rybę. I znów, żeby nie było w komentarzach, że jedną rybkę złowił i się cieszył. No bo się cieszę, bo tak lubię. Lubię się cieszyć, gdy nawet małe rybki biorą, bo to jest dla mnie odpoczynek, relaks po ciężkiej tyrce w pracy, więc nawet takie małe ryby o tej porze roku, drodzy Państwo, cieszą. Dobrze, zakładam z powrotem ochotkę i przepuszczamy dalej i zobaczymy, co dalej uda się złowić oto z tej wody, więc zostańcie ze mną i widzimy się za chwilkę. Kolejna rybka. Zobaczcie. I kolejny klenik. Czyli druga rybka. Drugi klenik. Zobaczcie. Wracaj. Dwa kleniki zaliczone. Wędkujemy dalej. Na jedną kulkę. Krzesło, ręcznik i pójdziemy trochę wyżej. Zobaczymy, co tutaj będzie, czy będzie coś. Tak w razie co to się przeniesiemy. A jeżeli nie, to pójdziemy na róg. Tam starą miejscówkę, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Siądziemy tu i rzucimy tu niedaleko. Zobaczymy, co się tu dzieje. Idziemy, przyniesiemy gruntówkę i gruntówkę też tu zarzucimy. Zobaczymy, czy będzie wskazanie. Koszyk pójdzie, nęta sama bez gliny i zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie. Jeśli nie będzie wskazania, idziemy na róg w trzecią miejscówkę. A z trzeciej, jeśli nie będzie wskazania, pójdziemy na stykankę i zobaczymy, czy okonie skuszą się na czerwone robaki. Więc ściągam gruntówkę i tylko gruntówkę przenoszę tu, a sprzęt zarzucimy od dołu. Poczekajcie, bo bardzo wieje. Nie chcę przerzucić na drzewo. O, nie chcę, stoi tam. I zaczęcie wskazanie. Tylko naciągniemy. Okej, niech sobie stoi, a tą przepuszczamy tutaj blisko i tak z ciekawości, czy będzie jakieś wskazanie. Więc taka pora roku, taka rzeka, takie tu ryby pływają o tej porze roku, więc musimy poszukać w różnych odcinkach rzeki, gdzie ta rybka najlepiej będzie o tej porze roku skubała. Jak nie tu, to tu, jak nie tu, to tam. Jak to się mówi, trzeba kombinować z różnymi przynętami, miejscami oraz technikami łowienia o tej porze roku. Nic nie skupię, tutaj nic, ani z gruntu,
żadnego szarpnięcia, wskazania. Zobaczcie. Koszyczek, przypon z małym hakiem, druciakiem, pinka i żadnego wskazania. Tak samo przepuszczam cały czas zestaw i nic na przepływankę. Ale zobaczymy, czekamy. Zobaczymy, jak nie będzie nic. Powtórzymy pierwsze miejsce, kilka razy przepuścimy. A jak to nie pomoże, to już pójdziemy na róg tam niżej. A więc tutaj nic. No, trzeba trafić, trafić. Dzisiaj mogą w ogóle nie brać, a jutro możemy pięknych ryb, płoci, jazi nałowić. No tak to jest. Na takiej rzece dzisiaj biorą, jutro nie i na odwrót. Zobaczcie, tak rzuciłem, tak też jest. A więc wracam z powrotem tam z godzinkę i jak to nie da efektu, idziemy na róg, tam gdzie zawsze wędkuję i tam parę godzin powędkujemy. Damy teraz tak. Dobrze, damy teraz w tą stronę, a będziemy przepuszczać dalej tutaj. Przepuszczam, nic nie bierze, ani z gruntu, nawet brania, ani tu. Jedyne tylko te dwa kleniki i nic poza tym, ale przerzucamy dalej. No i zobaczymy, najwyżej później pójdziemy za chwilę, nawet nie później, tylko zaraz. Jeszcze 10 minut i pomału przechodzę dalej. Tam zanęcimy i zobaczymy, co tam słychać. W tamtym odcinku, na tamtym odcinku rzeki. Dobrze, nic, widzicie, i nic. Przepuszczamy. Zobaczcie, raka złowiłem, ale raka, zobaczcie, jaki gadek, zahaczyłem raka z nidy. Ok, odczepiamy jego mościa i przerzucamy. Wracaj. Widzicie, na bezrybiu i rak, ryba. Więc bierzemy część lupów. Przenosimy się niżej. Zobaczymy tam, co będzie się działo. Tylko nie wiem, czy tędy przejdę. Jest woda trochę wyższa, ale dałem radę. A tutaj trochę górą. Dobrze, zobaczcie, jak woda spadła, potem była woda. I jak to będziemy przepuszczać? Po staremu? Czy stąd może? Dobrze, tu postawimy. Stąd będziemy przepuszczać zestawy. Obydwie wędki, pokrowiec, idziemy po resztę rupów.
Dobrze. Przełożyliśmy wszystko, przenieśliśmy wszystko. Raczej teraz postawimy sprzęta. Niech sobie stoi. A my tutaj będziemy przepuszczać tylko kilka razy. Przepuszczę czysty zestaw. I dopiero zanęcę tak, aby już wiedzieć mniej więcej, gdzie mam przepuszczać, jak. Ale najpierw sobie przepuszczę kilka razy zestaw, dopiero zanęcę. Dolejemy resztę. Tak mówiłem. I zrobimy kulę i tutaj zanęcimy. Jeden. I tu będzie jedna taka konkretna kula, ale to na później, w razie co. Dobrze. Tam drugą weźmiemy wędkę, rozłożymy diver. W razie szybszego nurtu 2,5 grama tam jest i zobaczymy, jak to gdzieś się sprawowało. Mamy dużo możliwości, mamy gruntówkę i mamy spławikówki, więc możliwości jest sporo, przynęt sporo, bo jest czerwony robak, biały robak, pinka oraz ochotka. Tylko widzicie, na bezrybiu i rak, ryba. Więc rozłożę drugą z wędek. Szybko rozłożymy. Tu jest większy spławik i ogarniemy. Zobaczymy, czy to da jakiś. Efekt. Przygotowałem w domu zestaw. Tylko teraz kwestia złożenia tego. Nie po to brałem trzecią wędkę, żeby z niej nie korzystać. Brania, widzicie, nie ma, więc trzeba coś innego zrobić. 4,5 metra. Zaczynamy wyważony. Dobra, idzie za dużo. Musimy zdjąć kilka. Ze 3 wyważymy i będziemy przepuszczać na ten zestaw kowrotek Dive'a TDM 3012 QDA. Dopracowanym hamulcem. Zobaczcie, jeden przekręt. Zobaczcie, troszeczkę wystarczy i idealnie nam trzyma. Zobaczcie, jeden ruch. Pyk, już idzie lekko. Pyk, idzie lekko. A jeden w to i już mocniej trzyma.
więc Dajwa, nowy nabytek, wędka, którą już łowiłem z center pinem, oto w tym miejscu, i kowrotek do odległości, co kupiłem, czyli nowa Dajwa, którą też raz łowiłem. Dobrze, tylko trzeba teraz wyważyć zestaw, więc ściągam obciążenie ze 3 śrucinki z łańcuszka i będziemy przepuszczać zestaw. Ściągnąłem 2, zostało nam 2, 4, 6, 8, 11, mniej więcej równo rozciągniemy. Ok, i tak prezentuje się mój zestaw. To po dnie będzie w zależności od głębokości wlekło się. Przy braniu ryba z dna podciągnie do góry, nie będzie miała od razu całego ciężaru obciążenia, tylko pojedynczo będzie podnosić nasz łańcuszek, i tak to będzie się prezentowało w wodzie. O, 2,5 grama. Wymierzymy teraz grunt, założymy robactwo i przepuszczamy na ten drugi zestaw, który dzisiaj przygotowałem. Więc zostańcie dalej ze mną i zobaczymy, co tym razem ta miejscówka po zanęceniu przyniesie. Więc jeszcze raz zapraszam do oglądania dalej mojego dzisiejszego filmu na bezrybiu i rak ryba. Prawdopodobnie tak jest. Zobaczcie, tak bym chciał, ale to jest zaczep, drodzy Państwo, więc nie wiem, czy, ale tak mówię, tak bym chciał, ale to jednak zaczep. Co się dzieje? Zobaczcie, co się dzieje, jaka pogoda, więc zakładamy robactwo. Dalej. Białego. Trzy sztuki. I próbujemy coś smyknąć. Zobaczcie, ok, będę musiał folię ściągnąć, ale jeszcze mi się nie spieszy, mnie ta folia nie przeszkadza. Więc wędkujemy. Na drugi zestaw. Patrzcie, co się dzieje. Tam jaka smuga, to jest wszystko czad. To jest wszystko pył z kopalni. Zobaczcie, jak zapylone. Większy wiatr i zobaczcie, jak tam biało. Zobaczcie, jaki pył nam idzie. Więc muszę teraz wyłączyć kamerę, bo będę wdychał ten pył, który idzie. Szok. Dobrze.
jak będą takie dalej podmuchy wiatru, będę musiał stąd pójść. Dlatego, że z kopalni ten pył, który tam jest, góry są z pyłem, żwirem, z kamieniem, z krzesiwem. I przy większych powiewach wiatru ten pył wszystko leci. Leci i w stronę, w twarz. A nie chcę wdychać tego. Więc jak dalej te podmuchy będą wiatru i z tym pyłem, będziemy musieli zmienić miejscówkę. Zobaczcie, jakie drzewo białe jest to od tego pyłu. Bo niedaleko jest wyżej kopalnia, co ją słychać. Więc jak się to nie uspokoi, to stąd się zawijamy. Nie, nic! No. Więc tak mówię, zwiniemy sprzęt i pójdziemy na stykankę za Okoniem. Szok z tym wiatrem i z tym pyłem, który na mnie leci. Nie chcę wdychać tego syfu, więc szkoda tylko tej nęty było w to łowisko, ale ktoś by przypuszczał, że tak będzie wiało. Więc będziemy musieli stąd się zawinąć. Zaczep kolejny, zobaczcie jaki pracuje. Jeden ruch i zobaczcie. Jeden ruch, idzie. Jeden ruch, wolniej. Jeden, trzyma. Bardziej trzyma, jeden. Jeden, zobaczcie, precyzyjny hamulec w tej dajwie. Ale nie na rybie, tylko na zaczepie, drodzy Państwo. Zobaczcie. Tak mówię, precyzyjny hamulec, ale co z tego, jak nic nie skubię i tylko wieje, wieje, wieje. I wdychamy ten syf, który na nas powiewa. Świeże robactwo, kilka przepuszczeń, z pół godziny może. Jeśli nie defektu, zwijam wszystko i zawijam się na stykankę. I tam dokończymy dzisiejszy film. Więc wędkujemy dalej. Jeszcze bolonką parę razy przerzucam, ale zwijam się stąd. Zwijam się stąd, bo nie chcę się tego dziadostwa z kopalni nawdychać, czyli tego pyłu, więc zwijam pomału zabawki i odbijamy stąd na stykankę. Jak nie wierzycie, zobaczcie. Patrzcie się. Pył. Więc zawijam się stąd. Na inną miejscówkę. Cię.
ile pyłu. Zobaczcie. Całe w pyle. Co powiewa. Dobra, idziemy na stykankę. Strasznie wieje. Więc jesteśmy na stykance. Woda trochę większa, więc nie za bardzo. Zobaczymy co i jak. Zobaczcie, nie ma jak. Z tej strony pójdziemy tam jak cypelek. Tam pod to drzewo, naokoło przejdziemy i stamtąd będziemy wypuszczać zestaw. Tak jak też pomyślałem, tak też i zrobię i do końca dnia już będę kolejny tam.